Czwarty albo piąty raz, mam nadzieję, że to docenicie, problemy robi USB na Windowsie. Rozwiązaniem okazało się wykorzystanie połączenia z multimetrem przez RS-232C i przejściówki USB 232C. Taki jest nasz kochany Windows. Właściwie film został zainspirowany jednym z ostatnich artykułów w Zrozumieć Elektronikę 2 2024. Niestety nie jest on dostępny w tej wersji do przeglądania, więc nie mogę jej pokazać. Ale tam jest mowa o pomiarze małych rezystancji. To jest pytanie czytelnika. Ja ten temat już kiedyś poruszałem, ale teraz rozwinę go bardziej. Tu mam rezystor taki tradycyjny 5% 0,1 ohma. Najpierw zmierzę przy użyciu ohmomierza w multimetrze UT804. To nie jest ten jest 61E. To jest multimetr, którego wyniki pomiaru widzicie na tym górnym tu panelu. No, pokazuje nam 0,2 ohma. Nie ma się co dziwić, że jest błąd. Na pewno nie tego rezystora, bo 5%, a 100%. No, jeszcze tu kwestia, że te 5%, czy rezystor ma 5%, ale jeszcze miernik ma swoją dokładność. No i przy małych pomiarach oczywiście ona jest w miarę kiepska. Ale zobaczmy, jaka rezystancja jest przewodów. Dochodzi też jeszcze kwestia styku. No i jak widzimy, ta rezystancja skacze nam, chociaż nic nie dotykam, a jak widzicie, skacze nam to od 0,1 do 0,9 ohma. Czyli pomiar rezystancji poniżej w sumie 1 ohma, to można między bajki włożyć. Nie tym sprzętem. Teraz zmierzymy metodą techniczną. Nie będę tu już szczegółów omawiał. Generalnie chodzi o to, przepuszczam prąd przez rezystor. Użyłem tu zasilacza, ustawiony prąd jest na 0,1 ampera, ale ten zasilacz do najlepszych nie należy, więc ten prąd będzie w rzeczywistości inny. Dlatego mam podłączony drugi miernik. To jest ten tu, który też połączony jest do komputera i tu mamy wskazania na dole jego pomiarów. Dzięki temu będziemy mogli wyliczyć. Gdyby przepuścić równy 0,1 ampera, to liczenie byłoby prostsze. A jeszcze tak, napięcie w miliwoltach, to niestety muszę przełożyć tu zacisk jeszcze tak, no użyłem zacisków Kelvina, tak, przez jedne płynie prąd, te grubsze tu przewody widać, a te cięższe służą do podłączenia miernika. Coś mi się tu nie do końca podoba, ten wynik pomiaru. Zaraz namierzę problem. No tak to jest, jak się robi
wszystko w powietrzu. A już wiem, z czego wynika problem. Nieopatrznie zmieniłem napięcie zasilacza na zbyt niskie. Zwiększę je i już mamy prąd prawie 100 mA. No tą niedokładność niestety muszę uwzględnić po prostu tu w obliczeniach. Prąd jest 0,9, znaczy 962 mA. Tu mógłbym zrobić 96,2, przemnożymy to przez 96,2 zabrakło. Dla czytelności dodam też tu nawiasy, aby podawać napięcie w miliwoltach i prąd w miliamperach, sobie przemnożyłem obie jednostki przez 0,001. No i teraz tak, mamy te 96, no powiedzmy 4. Tu trochę od zacisku tych sąd będzie zależał wynik pomiaru, bo im mocniej dociśnie, tym ten prąd będzie stabilniejszy. Ale teraz znowu nie podoba mi się wynik pomiaru napięcia. Ale już wiem dlaczego, po prostu zły zakres ustawiłem. No i okej. I mamy tak, prąd 0,96, napięcie mamy 9,41, czyli ten rezystor ma 0,097 Ohma. No to mniej więcej nam się tu zgadza, tak? No jak widać, w porównaniu do pomiaru ohmomierzem, a używam tego samego miernika, bo tym miernikiem, prawda, mierzyłem rezystancję i tamte wyniki były kiepskie. Tam mieliśmy, no, małą rozdzielczość. Tu zobaczcie, że jest to dużo większa rozdzielczość. No, lepszy przykład by był, gdybym użył rezystora 1 ohm, ale po prostu nie mam przewlekanych pod ręką takiego rezystora. Teraz sobie sprawdzimy rezystor 0,22 Ohma. I tu może nie będę w kółko się przełączał na pomiar rezystancji i napięcia, tylko po prostu te wyniki sobie tu gdzieś zanotuję. Ohma. No, słyszeliście, jak USB się rozłączyło. No to jest po prostu plaga. I to nie jest problemem tu okablowanie, to już wielokrotnie sprawdzałem. Windows jest po prostu taki debilny, że robi takie problemy. Bez powodu znika, pojawia się. No i pobawmy się teraz w liczenie. Czyli mamy 20,84, 0,21 Ohma wyszło. Ja sobie tu zanotuję 0,21
No, niech będzie jeszcze te 6. I jeszcze taki jeden fajny przykład. Rezystor 001 Ohma. No i tu mamy czyli 0094. Jak mówię, lepiej by było, gdy mamy zasilacz, gdzie ta regulacja byłaby dokładniejsza. Ja tu mogę tylko zmieniać prąd co 10 mA, więc nie jestem w stanie go precyzyjnie ustawić. Mam inne zasilacz, gdzie mógłbym precyzyjnie, ale przy tych bardzo małych prądach to tylko dmuchnięcie w potencjometr zmienia nastawy, więc to nie jest dobry pomysł. Jeszcze... O, jeszcze jeden, który tu mamy znaną wartość 50 mOhm. Bocznik w jakimś tam projekcie używałem. Tu tego w kamerze nie będzie widać, on ma takie tu zgrubienia. Takie ograniczenie, dokąd w płytce wchodzi, więc muszę za tymi zgrubieniami, czy przed zgrubieniami, zależy jak patrzeć, złapać. No i tu coś, znowu te USB, jak widać, no niechętnie współpracuje. Ja widzę na mierniku 4,8. Mniej więcej miliwolta. No pewnie za chwilę wynik się pokaże. No i widzicie, taka jest praca z Windowsem, że znika mi jakieś USB w ogóle nie podłączone do tego huba czy do tego portu w komputerze, coś tam się dzieje z jakąś kamerką i w całym komputerze wszystkie USB znikają. No rewelacja po prostu. No i dobrze, wynik mamy 0,04497 Ohma. Tu jeszcze mam takie ciekawe wynalazki z ruskiego miernika. Można sobie zobaczyć, jaką. No, to tu będzie 50 mOhm. Tu Tak, 20 mOhm, czy 200 mOhm. A to już sobie sami policzycie. No takie fajne kaloryfery były w mierniku, aż żal było ich nie wyjąć. O, i tu też mamy taki podwójny rezystor. Też można sobie wyliczyć jego rzeczywistą wartość. Gorzej z mocą. No okej, to teraz jeszcze wrócimy do pomiarów ohmomierzem. Także tu jest, chodzi o to, że pokazuję wam, że nawet niezbyt precyzyjny miernik może mierzyć precyzyjnie, bo teraz się przestawiłem na rezystancję. No niestety muszę kabelek przełożyć.
No i weźmy te 50 miliohmów. No sami widzicie, wynik skacze jak nie powiem co, bo po prostu każda tu by trzeba jakieś zaciski, nie wiem, na śrubę, ale nawet jeśli to te 50 miliohm, to byśmy mieli tu ostatnią cyferkę, czyli jak sprawdzilibyśmy sobie dokładność przy tym, no to jest jedna, tu jest do 40 tysięcy, to jest jedna dziesięciotysięczna dzielona na 4 rozdzielczość. Tu na pewno niedokładności ten miernik będzie miał duże. No jak widać 50 miliohm nie zmierzycie takim miernikiem. Nie zmierzycie też 0,1 ohma, bo to wszystko jest kwestia styku, rezystancji przewodów, dokładności samego miernika. No to niby pokazało, ale to może być równie dobrze 0,1, jak i 0,2, jak i 0,0, na przykład 8, czy tam 5. 0,22 ohma powinno być dużo lepiej. No pokazuje 0,2. Ja osobiście bardziej wierzę w te wyniki zrobione metodą techniczną, bo i tu trzeba pamiętać, róbcie to, te pomiary zaciskami Kelvina, bo gdy tego nie zrobimy w ten sposób, to wyniki będą też będą złe, będą niedokładne, będzie to, że tak powiem, sfałszowane. Także dla bardzo małych rezystancji metoda techniczna albo porządny multimetr czterozaciskowy, ale ceny takich się zaczynają tak od 1500 w górę. Także nie jest to zbyt tanie, a tu macie alternatywę. No jest więcej roboty, bo trzeba ten prąd przepuścić. I jeżeli nie mamy zasilacza, co do którego mamy zaufanie, to trzeba skorzystać z amperomierza. Najlepiej osobny mieć drugi multimetr, żeby nie bawić się tu w przełączanie ciągłe tych zakresów, kabelków, tylko skorzystać z drugiego miernika. Jak widzicie, one nie muszą być super dokładne. Ja tu co prawda ten miernik tu on ma 0,05% na pięciu na prądzie, nie pamiętam, możecie sprawdzić sobie to UT61E. Jego wada to, że nie ma podświetlania, no to jest często duży problem. No rekompensuje to, że można podłączyć pod komputer, no i wtedy podświetlanie nie jest mi potrzebne. On liczy do 22 tysięcy, ten liczy do 40 tysięcy. UT804 też możecie sobie jego parametry sprawdzić i zobaczcie, że mając powiedzmy niezbyt precyzyjne mierniki, można dokonać precyzyjnych pomiarów, ale nie tak bezpośrednio, że podłączamy sobie i mierzymy. Podobnie można postąpić przy pomiarze prądu. Jeżeli jakiś miernik ma kiepski ten zakres pomiarowy prądu, możemy użyć zewnętrznego bocznika. Jeśli was temat interesuje, proszę dać znać, bo mam tu nawet spore takie sporej mocy rezystory, co prawda niezbyt precyzyjne, więc te pomiary nie będą jakieś tam super precyzyjne. Generalnie będzie je wyznaczał właśnie, wyznaczała będzie jakość tego rezystora w moim przypadku, ale będzie można mierzyć precyzyjnie, w miarę precyzyjnie duże prądy miernikiem, który tak dużych prądów albo tak precyzyjnie mierzyć nie potrafi.
jest to wykonalne. Może mieć to pewne wady związane ze spadkiem napięcia na tym rezystorze. To też powoduje niedokładności, no ale tu te wyniki mówią same za siebie. W zasadzie tylko rezystor 0,22 Ohma można było jakoś tam zmierzyć, ale już 0,1 Ohma czy 0,05 Ohma to abstrakcja. To jest nie do pomiaru tradycyjnym, takim popularnym multimetrem, a metodą techniczną jak najbardziej. Można zmierzyć to precyzyjniej, zwiększając prąd. Ja użyłem 100 mA. Bezpieczniej byłoby dać, chociaż 100 mA, jak mieliśmy tu spadek rzędu, nawet niech będzie 100 mV, to mamy 0,1 A razy 0,1 V. To daje nam 10 mW. No to tu nie trzeba się bać, nawet dla miniaturowych rezystorów, że to będzie problem, że jego nagrzanie spowoduje nam sfałszowanie wyników pomiaru. Więc tu można spokojnie wypuścić prąd 1 ampera i nasza rozdzielczość wzrosłaby 10-krotnie. Jeśli w ogóle Was ten temat interesuje, to oczywiście komentarze, lajki, subskrypcje, wsparcie, kawy. Wtedy mogę pokazać, że zwiększenie prądu daje nam tu realny wzrost rozdzielczości, dokładności też pomiaru i rozdzielczości i dokładności, bo nawet przy prądzie 1 amper to na rezystorze 0, to był 0,1 Ohma, zdaje się, 100 mOhm, czy 10, czy 0,01 Ohma, no już teraz nie pamiętam. No wydzieli się 0,1 W, więc jeszcze jest ok. Dopiero gdy ta moc będzie już taka rzędu tam 0,5 W lub więcej, to dla małych rezystorów na pewno jest to problemem, ale nie powinno być problemem dla takich kobył, że tak powiem. A mam jeszcze większe, może pokażę jeszcze.